No dobra, jesteśmy na kolejnej plantacji. Piotr, zobacz, to akurat jest plantacja sadzona z naszych krzewów. Drugi rok w gruncie, tak? Tak, drugi rok w gruncie. Ta naprawdę bardzo ładnie wygląda. Ale tak jak mówiłem, klienci czasami proszą o pomoc w cięciu. Tutaj po lewej stronie krzewy, ten rządek jeszcze nie cięty. Przyjechaliśmy tutaj coś podpowiedzieć co do cięcia. Pierwsze co robimy zawsze, podchodząc do krzewu, wycinamy całą drobnicę. To jest drugi rok w gruncie, to jest blue crop, będzie miał już dużo owocu. Wycinamy to, co mogło zmarznąć, czyli te młode przyrosty, takie niezdrewniałe, niepółzdrewniałe. Wycinamy wszystko. Krzew jest dosyć mały. Wycinamy wszystko to, co jest w środku, niepotrzebne, bo jak będzie masa liściowa, to i tak tego tu nie będzie widać. Będą ludzie z wierzchu patrzeć, a w środku nie będą tego szukać. O. Czyścimy cały dół. Tutaj zobaczcie, jest taki pęd, który w zeszłym roku miał owoce. W tym roku taki jest mizerny. Jest on stosunkowo dużo poniżej innych pędów, więc go trzeba całego usunąć już w ten sposób. Tutaj mamy to, co w zeszłym roku owocowało, czyli wszystko to obrywamy. Zostawiamy to, co w tym roku będzie owocowało w ten sposób. No i tak po kolei czyścimy wszystko to, co było w zeszłym roku do samej góry. Przy blukropie ograniczając, to jest bardzo ważne przy blukropie, kiedy mamy jeden pęd taki, tak? Ograniczając owocowanie maksymalnie jak możemy, bo blukrop ma bardzo słabą transpirację tutaj z pędu do korzenia. Jeżeli zostawimy tutaj później przy starszych krzewach trzy takie odnogi na przykład, które będą karmiły, no to blukrop będzie drobny. W momencie, kiedy ograniczymy do jednej, góra dwóch takich przy starszych krzewach, wtedy blukrop będzie gruby i fajny. Tu jest też pęd, który w zeszłym roku owocował. Wycinamy. Ten też. O. Przerzedzamy. Co robimy? To zwłaszcza przy starszych krzewach będzie bardziej zauważalne. Środek zostawiamy w miarę pusty, żeby nam tam wysychało, kiedy pada deszcz, kiedy jest rosa i tak dalej. Prześwietlenie krzewów i wtedy blukrop, dużo ludzi narzeka, że blukrop na przykład się ciągnie, panie, 8 razy go rwę, no bo bardzo wydajny, to 8 razy go rwie. Ale z drugiej strony był źle cięty. Jak jest źle cięty, nie ma dostępu światła, to on nie dojrzewa równocześnie. Jeżeli go mocno przetniemy, on będzie równocześnie dojrzewał, będzie wydajny, gruby i będzie przede wszystkim zarabiał na nas. Wszystko to, co się kładzie na boki, to, co się położy nam, bo tu będą owoce, one się położą pod ciężarem na tą trocinę i będą pleśniały. Ludzie wam to zerwą, będzie wam się to w skrzynkach kociło po prostu, tak? No, więc usuwamy zawczasu, żeby to, co płożące, usuwamy, wszystko wycinamy. To, co w zeszłym roku owocowało, zobaczcie, to świadczy o tym, że plantacja była bardzo dobrze odżywiona. Tutaj wygnę to w tą stronę. Zobaczcie, w zeszłym roku krzew posadzony, tak, przycięty, dwa lata temu posadzony, przycięty, w zeszłym roku owocował na tej gałęzi, prawda, tu. I zobaczcie, jaki wigor mają te krzewy, jak były dobrze prowadzone, że tu z boku puściły dwa pędy, które w tym roku będą świetnie owocowały. To usuwamy. I tak odmładzamy plantację, właśnie już od początku. Staramy się teraz z roku na rok coraz wyżej ją robić. Nie obniżamy jej, tylko coraz wyżej. Do tego momentu, żeby owoce, krzewy podczas cięcia, żeby były dotąd, bo podczas owocowania one się obniżą dotąd. Się przechylą po prostu. Wycinamy wszystko to, co się krzyżuje, bo jak się krzyżują pędy, co się dzieje w momencie, kiedy się pędy krzyżują? Z jednego krzewu na drugi krzew, raz, że się nalot ociera, dwa, owoce spadają, trzy, ciężko rwać. A mamy ograniczyć. Widzicie, stare? Wyrzucamy. Mamy ograniczyć ilość owocu. Jeszcze 5-7 lat temu było tak, że byle co, byleby niebieskie z nalotem i dojrzałe szło. W tej chwili niestety zachodni klient szuka twardego i grubego. Jeżeli będziemy mieli drobne, to nie będzie chciał tego kupić. To będzie tylko przemysł. Dlatego ograniczamy ilość tego owocu. O, i tu jest idealny przykład. Zobaczcie blukropa, gdzie mamy jeden pęd. Musimy usunąć wszystko to, co niepotrzebne, bo maksymalnie dwa rozwidlenia. On jest w stanie wyżywić taki pęd. Przy innych odmianach, tak jak przy chandlerze, to on 20 takich rozgałęzień wyżywi.
ale przy blukropie jest tak, że on maksymalnie 2 i wtedy będzie gruby. Musimy ograniczać to owocowanie. Zobaczcie, tu na każdym zostawiłem 2. No i po wypadku. Tak, dokładnie. Cięcie od nóg. No, jeszcze tego też można by było. O. Przy blukropie niestety to jest świetna odmiana, tylko trzeba agresywnie ciąć, żeby ta jakość owocu była, żeby był wigor, grubość i tak dalej. Z czasem tutaj trzeba by było z czasem pomyśleć jakieś parę lat. Słupy, tam co 10 metrów na przykład. I do słupów w poprzeczkach w kształcie litery T i dwa druty, żeby te druty z czasem plantacja tym wyżej, bo blukrop ma bardzo dużo owocu, będzie się kładł na ziemię i będzie to gniło. No widzi pan. Staramy się, bo czasem się trafią takie pędy, zobaczy pan, że on będzie przysypany tu, nie? Trociną, czymś tam. To łapiemy za to i wycinamy. Teraz zwróćmy uwagę na to, zobaczy pan, można by było pomyśleć, że cały pęd wyciąć, nie? Ale wcale nie, można usunąć na przykład tą sierściuchę, a zostawić cały pęd, bo blukrop jest taki, że on bardzo szybko odrasta i szybko się krzewi. Ale inne odmiany tak nie będą miały. To, co idzie w bok, tu niepotrzebnie, możemy chrobotnąć, niech tam nie idzie w bok, nie? Tu, tą całą... O, jak są takie drobiazgi, to tam dziubania jest dużo, nie? No. W dół pociągnąć, o, samo się złamie, nie? Ta sierść, taka jak to pan mówi, sierściuch, ja nie słyszałem tego. Fajne określenie. I tutaj zerknie pan, staramy się zostawiać góra centymetr, nie, od tego, żeby te stare paździochy takie, ja znowu używam nie sierściuchy, tylko paździochy, nie gniły nam niepotrzebnie tu, o. Góra centymetr i jest okej, okay, no idziemy dalej. Skasować szkoda drzewa, kurczę. Bo nie, jak jest drzewo, jak się podoba drzewo, słuchajcie. Musimy też myśleć o tym, że pieniędzy wszystkich się też nie da zarobić. Jeżeli wam się drzewo podoba i działka straci urok, dla tych 5 kilogramów borówek... Ja to myślałem, że jakoś, też jakoś linkę i też, żeby to pociągnąć. I stoi samochód, nie? Czy chowamy się pod cieniem? Tak. Tak, dokładnie. No nawet jak będziecie mieli zbiory później większe, w cieniu, pod drzewem, postawić samochód. Samochód jest i na samochód towar, nie gotuje się tak. Ja jestem zwolennikiem tego, że róbmy swoje, ale natura też niech z nami współgra. Nie wręcz przeciwnie. To, co macie fajnie, to byliśmy już dzisiaj na kilku plantacjach, one jeszcze są czerwone. Oglądaliśmy Chandlera na dwóch plantacjach dzisiaj i już były zielone pąki, czyli już pękają. To jest jakiś rejon cieplejszy.